Jak jesteś w stanie potem odkleić oczy rano? Palce w ruch. No albo coś, co jest pod ręką, na przykład nożyczki. Powiedziałam mamie, że podoba mi się taki jeden 20-latek, no ale ona powiedziała, że on mnie tylko i nie zostawi. Kobiety czuję, że mi zazdroszczą tego, jak wyglądam, dlatego nie chcą mnie przyjmować do pracy. Cześć! 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 Witajcie na kanale Mefiland w serii Życie według rozmów w toku, gdzie dowiadujemy się bardzo ciekawych rzeczy z uniwersum rozmów w toku. Dzisiaj poznamy bohaterki, które są fanatyczkami, myślę, można tak powiedzieć, makijażu i nie zmywają tapety nawet po 2 tygodnie, także dowiedzmy się, jak to wygląda w praktyce. Zaczynamy! Make-up może być tarczą, może być sztuką. Jak się dzisiaj dowiemy, może być też uzależnieniem, może być też przeszkodą dla relacji, dla znalezienia pracy, dla igraszek w sypialni. Asia uważa, że nie ma nic gorszego niż namiętny mężczyzna, który swoimi pocałunkami może uszkodzić jej nieskazitelny makijaż. Poprosił mnie, abym wyszła z nim na chwileczkę. Kiedy wyszłam, rzucił się na mnie, zaczął mnie całować, obślinił mnie całą. Kiedy już jest jakaś akcja, biegnę do łazienki się poprawić i często wstaję o 4, aby pójść później do łazienki się poprawić, tak żeby nie widział. No, muszę przyznać, że brzmi to znajomo, bo chyba z raz tak zrobiłam z moim pierwszym chłopakiem, jak byłam nastolatką. Muszę przyznać, że coś tego typu, tak, że też gdzieś tam uciekłam rano, żeby się, wiecie, przypudrować. Ale dziewczyny, przyznajcie się, która tak nigdy nie zrobiła. Powiedzmy rano jeszcze, jak Luby sobie słodko śpi, cichaczem do łazienki poprawić nosek, przypudrować tutaj. Przyznajcie się, czy przypadkiem nie macie na koncie też takiej sytuacji, że tam powiedzmy rano, żeby obudził się po prostu koło takiego pięknego, idealnego aniołka. No please, przyznajcie się. Czyli o 5 znowu zasypiasz? Znowu zasypiam i... Śpisz do której? O 8 wstaję i idę poprawić makijaż od nowa. No i czy to nie jest ta prawdziwa miłość? Chyba jest. Noszę ze sobą dużą torbę, taką wielkości torby na zakupy. Tak. I noszę tam krem do stóp, krem do rąk, olejek do ciała, balsam. A po co balsam do stóp w ciągu dnia? Dlatego, że staram się zawsze mieć zadbane stopy. Psst! Czy są na sali stópkarze? Są? W pracy jesteś chyba najbardziej zadbaną kobietą? Jestem najbardziej zadbaną kobietą. Szukasz pracy? Szukam pracy. I czasami kobiety czuję, że mi zazdroszczą tego, jak wyglądam, dlatego nie chcą mnie przyjmować do pracy. Czy ja właśnie dowiedziałam się, dlaczego zawsze tak trudno jest znaleźć mi pracę, kiedy jej szukam? I dlaczego jestem być może... Czy rozmowy w toku właśnie mi coś uświadomiły pierwszy raz w życiu? Ja mam wrażenie, że makijaż życie tobie układa. Myślę, że coś z tym zrobię na pewno. Dziękujemy ekspertom. Wszystkie problemy zostały rozwiązane. Okej, dobra, następna. Astry, która potrafi nawet przez 2 tygodnie nie zmywać makijażu. Ile dni ma dzisiejszy? No, około 2 tygodnie. A jak myślisz, ile jeszcze dni może przetrwać? No, spokojnie, jeszcze może z tydzień. Ale że jak? W sensie, jak w praktyce to zrobić? W sensie, jak ona śpi? Jak ona się myje? Jak ona je? Jak dotyka twarzą, nie wiem, ciuchów, poduszki, swojego partnera? W sensie... Dużo pytań się nasuwa i wszystkie zaczynają się od jak. A nie chciałaś przyjść w zupełnie świeżym makijażu do nas? Niekoniecznie. Dlaczego? Oszczędność czasu, po pierwsze. Po drugie, oszczędność kosmetyków. Po trzecie, wydaje mi się, że mój makijaż jest na tyle udany, przynajmniej mnie się podoba. Ale jak na taki 2-tygodniowy make-up, no to on nie wygląda tak najgorzej na świecie. W sensie jest cały, symetryczny, więc chyba ma jakiś sposób. Jakoś musisz coś robić, żeby to utrwalić. Mam jeden patent, no. Na przykład lakier do włosów. A jak jesteś w stanie potem odkleić oczy rano? Palce w ruch, no albo coś, co jest pod ręką, na przykład nożyczki. Nożyczki koło oka to nie brzmi, to chyba nie jest dobry pomysł. Zdecydowanie lepiej się umyć, tak mi się wydaje, a nawet jestem tego pewna. Na przykład penseta, na przykład wykałaczka, a z takich ciekawszych rzeczy, którymi rozdzielałam sobie rzęsy, był nóż. Tam widzę, jakaś pani ekspertka robi już sobie podśmiechujki i zaraz się pewnie będzie wypowiadać, wymądrzać to znaczy. No, ciekawa jestem. Twój chłopak rozumie to, że przez półokrągłe pomalowane oko nie do szpica nie możecie wyjść na imprezę? No, zdarza mu się nie zrozumieć.
że ja mówię, zajmuje mi makijaż od godziny czasami do 5 godzin. Oszczędność czasu. Jeżeli mamy gdzieś wyjść tak na jakąś imprezę, no to ja się potrafię zacząć malować rano. I co wtedy słyszysz od niego? Ile to się można, kurwa, pindrować? Ale swoją drogą, skąd ona ma aż tyle wolnego czasu? 5 godzin. Jak ja bym miała wolne 5 godzin, co ja bym zrobiła? Kim bym była? Gdzie bym była? Gdybym ja się mogła 5 godzin malować. Uwaga, uwaga, teraz będzie się wypowiadała pani ekspertka, także cisza, cisza, cisza. Słuchamy. Makijaż nie jest zły, to nie jest nasz przyjaciel, ale wróg. Oczy będą ropieć, piekły. Wykonam ci demakijaż. No, ja się tutaj zgadzam, mądrego miło posłuchać. Demakijaż to jest przyjaciel, nie wróg. Dzisiaj ma 14 i już teraz potrafi spędzić 3 godziny na robieniu sobie makijażu. Jej zdaniem to się opłaca, ponieważ dzięki temu każdy chłopiec, z którym chce chodzić, jest do zdobycia. Trzecia bohaterka. Ma zaledwie niecałe 15 lat, a już spędza godziny na make-upie. Poznajmy Roxanę. To wtedy już użyłam kredki do oczu. Poszłam na dwór i jestem i chłopcy mówią, ale masz fajne oczy i w ogóle takie ekstra, nie? No, trzeba przyznać, że jak na taki nastoletni makijaż, jeszcze sprzed 10 lat, bo te rozmowy w toku tak gdzieś mają pewnie, z 10 lat jak nie więcej, no to całkiem dobrze to wygląda. No ładne, ale też trzeba przyznać, że dodaje jej bardzo dużo, tak mi się wydaje, wieku. No. I wyszłam i zapytałam się go, czy chce on ze mną być, no to on powiedział, że tak, no ale po 3 dniach już mi się znudził. I specjalnie zmyłam makijaż, a on bez makijażu też jesteś ładna, a ja mówię, Jezus Maria. Nie będzie mi tu mówił, kiedy jestem ładna, a kiedy nie. Znalazł się 15-letni, kurde, koneser kobiecej urody. Nara. Żegnam. Powiedziałam mamie, że podoba mi się taki jeden 20-latek, no ale ona powiedziała, że on mnie tylko t***a i mnie zostawi. Halo? Policja? Nie idźmy w to. Ona ma 15 lat. To jest inappropriate. Makijaż. Dzisiaj spotkaliśmy się, aby rozmawiać o makijażu. Myślisz, że bez makijażu nie podobałabyś się? No, na pewno by sobie pomyśleli, Jezu, jaki pasztet. Czy pasztet w niektórych kręgach nie wygląda właśnie apetycznie? Babciu, to jest zajebiste! Posłuchajmy eksperta, okej? Okay? Ekspert się musi teraz wypowiedzieć. Wiesz, ty się malujesz, to rozumiesz teraz, co do ciebie Aneta mówi? No tak trochę. Wtem wracamy do bohaterki numer 2, żeby zobaczyć, jak wygląda teraz bez make-upu. Jak się czułaś, kiedy ona tak dotykała twojej twarzy? No nie powiem, że nie jest to przyjemne. Proszę. Tak, ale ja wam zdradzę jeszcze więcej. Ja się dowiedziałam tutaj, że jesteśmy po kursie kosmetycznym i my mamy wiedzę, ta bardzo dobrą wiedzę. Tu? Tak, do tego, jak robić ten makijaż. Co ona ma z tą liczbą mnogą? O co kaman? Czemu ona mówi tak? Swoją drogą, Astra wygląda pięknie bez make-upu. Bardzo, bardzo pięknie. Mi się podoba. Dobrze, mogę się zgodzić. No to idziemy. Ale słuchajcie, ale co? Bohaterka numer 1 też się da zdemakijażować. I pewnie to zobaczymy. No a jak się czuje twoja skóra? Zdecydowanie lepiej. Jest gładsza, bardziej jędrna, elastyczna. Czyli czujesz, że potrzebowała tego? Czuję, tak. Teraz czuję. Szanowni Państwo, mamy happy end na 3 uczestniczki programu. Aż 2 dały się zdemakijażować. I czy jest to aż taka różnica? Nie, nie jest. Jak to moja babcia mówi, ładną we wszystkim ładnie i z tą myślą zostawiam was dzisiaj, bo to jest bardzo ładna myśl. Także dzięki za wspólne oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo proszę o zostawienie lajka. Bardzo proszę o zasubowanie tego kanału. To się może jeszcze zobaczymy w internecie, okej? Okay? Jeszcze mam Instagrama i też na niego zapraszam. Gdzieś tutaj się pojawi. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miłego, co tam przed wami jest, czy dzień, czy wieczór, czy kolacja, czy śniadanie. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, bo jest zimno. Cześć!